Cześć, witam na moim kanale, ja jestem Deprawy i zapraszam Was na kolejne spotkanie z House Flipper. Dzisiaj spotkanie po prawie tygodniowej przerwie na moim kanale, a nieco dłuższej przerwie od House Flipper właśnie, ale dziś z największą przyjemnością sobie tutaj z Wami teraz zasiądę, żeby się zrelaksować. Jest to w zasadzie pierwszy dzień mój po powrocie i ja w ogóle teraz nie jestem za bardzo tutaj w temacie co, jak, po co, dlaczego. Wiem tylko, że wpadła tutaj do House Flipper na przykład jakaś aktualizacja, ale nie mam zielonego pojęcia co ona wnosi, więc tego się ode mnie dzisiaj nie dowiecie. Ja to wszystko będę sobie nadrabiał w miarę oczywiście wolnego czasu. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy już mam pewien plan zaplanowany w planie na to nasze dzisiejsze spotkanie. Mam zamiar zrobić dzisiaj jakieś zlecenie, to takie, które wpada na maila. Natomiast jak zrobię to zlecenie z maila i się w miarę tam uporam, to przejdziemy sobie do mojego domu, który zakupiliśmy jakiś czas temu. I tam sobie znowuż coś porobimy w dalszym ciągu. Także cóż, żeby zbytnio tego wszystkiego nie przedłużać, idziemy do komputera, użyjemy sego i bierzemy tym razem maila. Tu mamy oczywiście takie oznaczenia. Tu mamy DLC Garden Flipper, a tu mamy budowę bunkra. Natomiast może bunkry to dzisiaj niekoniecznie, weźmiemy sobie coś. A może to, bo tak się ładnie tu przywitał, tylko że to Michael to tak trochę zajechało, wiecie czym. Cześć, witam cię serdecznie, cię z dużej litery, znaczy wielkiej w sumie. Cieszę się, że zaoferowałeś mi swoją pomoc w remoncie domu. Nie przypominam sobie nic takiego. Mam nadzieję, że oferta jest nadal aktualna, bo nie odmówiłbyś chyba tak fajnej osoby jak ja. Mam rację? No, jak masz rację, to stawiasz kolację, więc w sumie niech ci będzie. Otóż sprawa ma się następująco. Miesiąc temu wprowadziłem się do domu mojej kuzynki, która jest, pożal się Boże, artystką i jej artystyczna dusza każe jej mieszkać w domu wyglądającym jak choinka. Serio, te kolory, tak, okropnie rażą w oczy, że ja nie mogę. Jestem przez nie tak zły, że boję się przez skwaszoną minę zmarszczki mi się nie porobią. To byłoby potworne. Musimy temu zapobiec i ty... Czekaj. Bo ja chyba źle widzę. Kotku? Chłop, co mi kotku mówi? Halo? Czy jest na sali jakiś lekarz? Nieważne. Nim moja kuzynka wróci z tournée, musisz przemalować wszystkie ściany w domu na jakieś normalne kolory. Stonowane, spokojne, ty wiesz jakie lubię. No tak średnio bym powiedział. Dziękuję za wszystko i pamiętaj się spieszyć.
buziaczki. No dobra, to pomożemy chłopu, czy nie? Pomożemy. Chociaż nie podoba mi się, że tutaj jest taki gejowski ten typ rozmowy, no ale okej. Jakby to pisała jakaś kobieta, to okej, spoko. Ale jak to chłop pisze, to już jest coś nie tak. No dobra. Idziemy do tego house'a. I tak, tu mamy już czymś wymalować. Łazienkę mamy zostawić w świętym spokoju. No w sumie nie dziwię się, bo łazienka, oprócz tego, że nie da się wejść do prysznica, no to raczej jest dobra. Ty no, nie gadaj, nawet mi nie mów, że to się otwiera na tą stronę. Chyba nie będę w stanie tego za bardzo sprawdzić. Ale jedno jest pewne, w tą stronę się nie otwiera. Także no. Bardzo dobrze oświetlona ta łazienka. Super, idziemy dalej. Tu też mamy pomalować jakimś sennym błękitem. No dobra. Kurczę, a ten pokój akurat mi się podoba, tak jak jest tak pomalowany. No może tylko to okno bym jeszcze trochę tym żółtym pojechał. Ale tu taki biały pasek, nawet bym go zrobił szerszego. To też bym... albo nie. I tu też bym zrobił taki biały pasek. I tu też bym zrobił taki... albo nie. No nie wiem. W każdym razie te kolory tutaj nie wyglądają źle. Dobra, ja sobie zostawię pokoje otwarte, te, w których mam coś robić, żebym potem wiedział. Jasna brzoskwinia. No kuchnia z jadalnią i salonem w sumie. Santa Madonna, ale za tą lodówkę to ja bym ją normalnie chyba do więzienia wsadził. Co to, nie ma telewizorni? A i tu mamy taki typowo amerykański styl, bo mamy pralkę w kuchni, więc to jest tak bardzo na styl amerykański. Tu też mamy pomalować brzoskwinką. No dobrze, to będzie pomalowane jasną w dodatku brzoskwinką. Idziemy do piwnicy i tu chyba nic nie mamy, zdaje się, robić. To jest taka... no właśnie, piwnica, składzik, spiżarnia, zwał jak zwał, ale fajna. Podoba mi się nawet, tylko tu bym zrobił jakieś barierki. Tudzież balustrady. Tak, co by... no po prostu nie spadli z tego. Dobra, kupię na razie jedną. I powoli zaczynamy malowanie. Zaczniemy może od stąd. Dobra. Ładny ten kolor. W sumie on nam tu nieźle rozjaśni to pomieszczenie. No to jest taki mały ten... mały wstęp i faktycznie ten taki czerwony, nawet ciemny czerwony, nie bardzo tu pasuje. No strasznie jest taki przytłaczający. Akurat jeżeli chodzi o to pomieszczenie. Tym bardziej, że pomalowali na ten kolor całe pomieszczenie. Gdyby w tym kolorze była jedna ze ścian, to byłoby nawet spoko, bym powiedział. No bo mi się ten czerwony podoba. Zresztą ja lubię kolor czerwony, więc tym bardziej. Tutaj dokończyłem, ok. Tu chyba... nie, dobra. Dobra.
Koniec? No patrz. Ale to teraz weźmiemy sobie takie small. Bo chyba powinno wystarczyć. Na chwilę je przeniesiemy, żeby za tym lustrem pomalować. Dobra. Ok. Idziemy teraz tu i tu będzie, panie, zabawy co nie miara. Na razie wezmę tą szafę. O. Senny błękit. No, ładny ten kolorek. Myślę, że taka jedna pucha nam tu wystarczy. Więc tak, pomalujemy najpierw sobie tutaj tą część tego pokoju. Odtąd, bo od tego momentu nie mamy tu nic na ścianie. Dobra. Teraz od września, w sumie wiecie, chciałbym wam tylko powiedzieć, że może być różnie z publikacjami i w ogóle tutaj z aktywnością. Ja będę się starał jak mógł, jak będę mógł, jak nie będę mógł, tak też się będę starał, aby przynajmniej jeden, no dwa odcinki tygodniowo się pojawiały, ale no jak będzie, zobaczymy, bo od września zaczynam naukę, a też pracę. Więc ten czas wolny mój będzie dość mocno ograniczony, ale też nie do końca, bo zmienię sposób dojazdu do i z szkoły. Dzięki czemu będę miał więcej czasu w tygodniu, o około godzinę do dwóch godzin dziennie. Także to jest no jednak dość sporo czasu. Tutaj ja generalnie staram się robić tak, że jak maluję, to odsuwam te rzeczy, które za którymi maluję, natomiast kaloryfera nie da się tutaj jako tako zdemontować. Dostałem, także no, w tygodniu będzie szkoła, natomiast w weekendy, ewentualnie piątkowe wieczory, będzie praca. No co też spowoduje, że ten mój czas wolny będzie nieco skurczony. No ale wiecie, pojawiły się teraz trochę w moim życiu inne priorytety. Pracę jeszcze nie byłem, tu będę dopiero w sobotę najprawdopodobniej, chyba że się coś zmieni, będę pierwszy dzień w pracy. Jak wszystko pójdzie zgodnie z planem i tak dalej, to może wam powiem, o co chodzi, jakby ktoś z was był ciekawy, gdzie pracuje i tak dalej. Albo co robię. I ten. No i tak to będzie wyglądać. Okna na razie zostawiam białe. Mam nadzieję, że pozwolą mi zostawić te białe te wnęki okien. Byłoby fajnie. Dobra, teraz tak. Aha, ta półka też jest tutaj tak zamontowana. No dobra. Dobra, powiedzmy, że już za tą półką pomaluję. No i pozwolą mi nie malować okien? Chyba nie. No i masz, babo, placek, muszę zamalować okna. Co mi się średnio uśmiecha, ze względu na to, że okiennice raczej powinno się zostawiać białe, no bo światło, które nam wpada do środka, do wnętrza pomieszczenia, ma naturalną barwę. Natomiast no, w tym momencie, jak pomalujemy te
okiennice na... Znaczy okiennice. Nie okiennice, tylko... Jak to się nazywa? No, Jezus, słowa mi brakuje. Wnękę okien, dobra, niech będzie, że wnęka. No to... A czekaj, bo teraz to ja już nie wiem, co mówiłem. Aha, no to to światło, które nam wpada, jest automatycznie... No ma nienaturalną barwę po prostu. Otworzymy okno, żeby przyspieszyć proces schnięcia. Tu otworzymy te drzwi, tu też otworzymy te drzwi i okno, żeby nam to tutaj ładnie wszystko się też wietrzyło. No i teraz tak, tu będą jaja jak berety, a z racji na to, że w drugim pokoju też mamy jasną brzoskwinkę, to weźmiemy sobie dwie takie giga duże farby na razie. No i tutaj nam się zacznie teraz przestawianie i tak dalej, i tak dalej. Ale tak, zaczniemy sobie od ściany, którą mamy wolną. Czyli tą, tej. Tylko z takiego bordowego wręcz, bo tu już mamy jeszcze ciemniejszą czerwień niż była na przedpokoju. Z takiego bordowego na taki jasny, to ja myślę, że tu by trzeba nałożyć ze dwie warstwy co najmniej tej farby, żeby zgubić ten bordowy. Dobra, no i dotąd żeśmy zajechali i teraz... Aha, dobra, pralka jest tu zamontowana na stałe, znowuż. Więc dotąd możemy sobie zajechać. No dobra, i teraz tak. O, to jest taki cały element, fajnie, nawet mi się to podoba. Ups. To na razie dam na pralkę. I to też na razie dam na pralkę. Kuźwa, nie to. Aha, nie mogę już tego oczywiście położyć tak, jak to było. No takie są uroki tej gry. O cholera, ja mam niewyłączone powiadomienia ze Steama? Ale jaja. Dobra, to sobie damy tu na razie. O, i o, kap da się też przesunąć, co ciekawe. Ale nie da się go położyć na ziemi. Tam mamy wentylację. Dobra, ja sobie tą farbę wezmę na razie tu. Tu sobie to ładnie teraz pomalujemy. No i teraz tak, to też pasowałoby nam na razie na chwilę przełożyć. Może to odsuniemy od razu. O, gitara. Lodówkę na razie zostawimy, bo już nie bardzo mamy miejsce w tym pomieszczeniu, aby ją gdziekolwiek przesunąć. Chociaż w sumie dałoby radę.
Aha. Dupa, dupa, dupa. Dobra, i jedziemy teraz. Dziabniemy sobie jeszcze trochę tej farby. Dobra, i na razie zrobimy tu jakiś porządek. Okej. Farbkę sobie przesuniemy. Sobie damy tak jak było. Czy to tak było? Możliwe, zaraz zobaczymy. No chyba tak. Raz tak, to było bardziej tu. To było bardziej tu. I to było bardziej tu. Przecież mam wrażenie, że to było tak. Ale chyba jednak nie. Jest na środku? No chyba. No. Dobra, teraz tak, jedziemy z farbą dalej. Mam nadzieję, że tu mi pozwolą te wnęki okien zostawić białe. Dobra, jedziemy. Z farbą. Dobra, na razie tyle. Teraz tak, tu zamalujemy sobie jeszcze te dwa pasy. No i przesuwamy, panie. Przesuwamy, odwalamy. Musimy tu generalnie zrobić sobie trochę miejsca. Tylko z tym, że tak, ja to położyłem tak na środku. Tego jakże małego pomieszczenia. Nie no, może ono nie jest takie małe. No ale chodzi bardziej o to, że jest tutaj trochę tych rzeczy, no i ciężko jest się z tym tutaj pomieścić. Dobra, te konie czy kurna coś damy tu. To jakaś koniara mieszka chyba. I jedziemy dalej z tym, z tą farbą. Dobra. Mam nadzieję, że telefon mój nie będzie dzisiaj nam bardzo przeszkadzał, bo nie mogę go wyciszyć ze względu na to, że jestem sam w domu jak Kevin. A poza tym czekam też na wiadomość. Ważną dość i... No i w miarę muszę być pod telefonem. Dobra, teraz tak, tu jeszcze te dwa pasy. No i teraz musimy się tego telewizora znowuż pozbyć. Na razie damy tego konia tu. O, to damy... No nie, przesadziłem. No i teraz to. No i gitara się ma, czy nie? Ten obraz nie jest na środku, ale jak dadzą se firanki, to będzie na środku. Nie no, dobra.
No dobra, chyba teraz jest kuźwa na środku. O. Pytanie teraz, czy to mi tu wejdzie? No wejdzie. Dobra, to jeszcze przesuwamy tego kwiatka tam bardziej w kąt. Tego kwiatka też tam w kąt. Telewizornie na razie damy tu. To na razie damy tam. Ciemno się robi, kurna. Słabo jest oświetlone to pomieszczenie. Już kibel mają lepiej oświetlony niż tutaj kuchnię. A może o to chodzi? Może ta jego artystka tam nieraz coś robi w kuchni i po prostu ona nie chce, żeby chłop widział, co będzie jadł? No czasem lepiej nie wiedzieć. Jednak niestety okiennice muszę zamalować. No dobra, no niech mi będzie, że to są okiennice. Ja sobie to tak nazywam. Dobra, jest na równi, ale to źle. Bo tu jeszcze ten cwiet ma wejść. Jeszcze. Chodź. O. No i gitara, czy nie? Mi się wydaje, że tak. Tego cwieta stąd ja bym wziął, bo on tu tylko przeszkadza. Tu jest pusty kąt. Niech on se tam kurna stanie w kącie. A my stąd idziemy. Zabieram farbki. Tu na razie gasimy. Diabeł mówi dobranoc. Zamkniemy się, co by już nam tutaj nikt żaden nie wszedł. Otwieramy okna, rzecz jasna. I bierzemy se farbki. Albo dobra, niech tu leży na razie. No i tutaj się dopiero też zaczyna, widzę. O, tutaj tego troszeczkę też mamy. Ale jakoś sobie tu radę chyba damy. Dobra, na razie to sobie powieszę tak. Wezmę sobie farbkę na pędzla i jedziemy. Nawet dobrze, że wziąłem te giga duże. Dobra, teraz tak. To wraca na swoje miejsce. A my jedziemy tu. Mhm, Tom pojechał. Ale w sumie po co on każe malować to pomieszczenie? Przecież tu jeszcze łapy tej artystki chyba nie wpadły. Myślałem, że sobie gitary mogę użyć. To by było zbyt piękne. Dobra, pucha jest pusta. Weźmiemy sobie tą, przybliżymy. Nie będę jej tu wsadzał. Bo żeby mi ona miejsca też nie zajmowała niepotrzebnie. Okna już pomaluję, jak mają wszędzie. Pomalowane to tu też, niech im będzie. Dobra.
Raz tak, ciebie na razie stąd wyrzucę. Dobra, przydałoby się napić kawy, myślę. Tylko tu już dokończę teraz ten fragmencik. Dobra. Szybki łyk kawy. Dobra, kawa nigdy nie jest zła, wiadomo o co chodzi. Też zamaluję im to okno. I teraz tak. Aha, bo to jest takie łóżko-biurko. Dobre. Kurde, to tak tu fajnie stoi podparte. Żal mi to ruszać. Więc może tego ruszać nie będę, bo ja tego już tak nie będę mógł odstawić. Tak, pewnie, tylko jak ja se to tu przesunę. Nie, no to jest kurna jakaś masakra, muszę to wynieść. Ciekawe, co za chłość mi tu te poustawiał. Tu nie mogę tego dać. No nie, no bo ta cholerna drabina wystaje. Proszę bardzo, na sprzedaż, wyprzedaż garażowa, proszę bardzo. Kto chce, niech se bierze, ja jeszcze dopłacę. Pytanie, czy ja teraz to łóżko tu wsadzę w ogóle. No mam nadzieję, że tak. Bo jak nie, to będzie bida. Dobra, idziemy po to cholerne łóżko, albo zaraz. Dobra, na razie jeszcze to odsunę. Tuliczek spadnie. Spadnie. Ale to nic. Czemu jest 98%? Czyżby okno? Aha. No dobra, to teraz już mamy wszystko. Znowu tuliczek spadnie, będzie emergency landing. Dup. Cyk. I cyk. I cyk. No i dupa, 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 dupa. Bo to wszystko było przecież na biurku i to spadło, jak ja to odsunąłem. No jasna pała. Na biurku, tudzież na łóżku. Rozbiłem mu lampkę. Ups. No cóż, moja wina, moja bardzo wielka wina. Jasna pała, jeszcze to tutaj przeszkadza. Nie dywan, to. Wypad i wypad. No nic, będę musiał mu odkupić tą lampkę. I co teraz? Znowu. Co teraz? Zaś nie pasuje. No patrz. No i nie wkurzyłbyś się? Bo ja bym się wkurzył.
Dobra. Piłkę ciepniemy tam. Miśka ciepniemy. Nie da się. Bo ja bym mu to dał raczej tam, nie? No niestety ja już jestem za stary na chodzenie po drabinach, więc będzie se musiał po tego miśka się pofatygować. A może tu mu dam, na razie niech se śpi. Chłop, proszę bardzo. O. No, tych kumpli też mu tu dam. Proszę bardzo. Książki mu dam. Albo nie dam. Tu. A pisadło dam. Tam najchętniej. Ale tam nie dosięgam. Więc dam tu. Aha, no jeszcze tą cholerną lampkę muszę mu odkupić. O, jasny gwint. Okna, podłoga, ściany, narzędzia to nie. Oświetlenie stojące. To chyba była nawet taka. No tak, tylko ona mogłaby bardziej w tą stronę świecić. O. On jest praworęczny, tak zakładam. Więc niech mu świeci z lewej. Dobra, tylko zapalimy se tu wszędzie teraz światełko. Żeby jak były te pokazy, żebyśmy kurna cokolwiek widzieli. No, łazienki chyba nam nie będzie pokazywać. Dobra, no to cóż, kończymy ten cały ambaras. Kończymy to zlecenie za 22 500. No dobra, i teraz przechodzimy do naszego house'a. Po powodzi zresztą. Cena domu minus 207 tysiąców. Także cóż, idziemy. Bo trzeba się tutaj trochę za tego doma wziąć i no, żeby go sprzedać, nie? Zakaz ruchu pieszych, jak najbardziej. Przypomnę wam, tak sobie on wygląda z zewnątrz. My już tu pomalowaliśmy chyba ściany ostatnio nawet, więc myślę, że do dzisiaj na spokojnie już sobie wyschły. Tak, dokładnie, malowaliśmy tu ściany, proszę bardzo, tu nawet mamy oddzieloną kuchnię. Od salonu. Od salonu jadalni, powiedzmy. O. No właśnie, mamy to tak ładnie oddzielone. Jest granica. Ciekawe, czy jest tutaj taka listewka. Ścienna, sufitowa. Nie o to mi chodzi. Nie o coś takiego mi chodzi. Podświetlana listwa sufitowa. O kurna. Dobre.
ale mi nie dalej nie o to chodzi. Ale widzę, że chyba nie ma tutaj takich rzeczy, jakie mi chodzi. Bo chciałem tutaj taką listewkę, żeby tutaj ją położyć, nie? Na tym. Na tej granicy. Żeby tego nie było tak widać. Ale w sumie... Nie wygląda to jakoś źle. Tu się da jakieś... Chociaż wydaje mi się, że trochę jest za szerokie to wejście. I może ja bym je jednak tutaj zamurował dotąd. Albo nie. Albo nie. Dobra, zajmiemy się tak. Kaloryfery to ja myślę, że na tak duże pomieszczenie to przynajmniej dwa. Widzę, że jest taki baranek jakby. Jest taki drobny kamyczek na ścianie, nie? No właśnie, ale dobra. Ja myślę, że tak. Kaloryfery można by tu założyć. Tylko ten taki duży. O. I zamontujemy go od razu. Niech tu będzie grzanie, bo zima idzie, chociaż w sumie już jest dość zimno, bym powiedział. No właśnie, więc niech będzie tutaj taki duży kaloryfer. Tu też bym dał jakiś kaloryfer. Wejdzie tu? No tak średnio bym powiedział. Bo jeden kaloryfer na tak duże pomieszczenie to chyba trochę wydaje mi się mało. Aha, to pomieszczenie jest na razie takie, bo jeszcze nie wiem co tu będzie w ogóle. Idziemy tu. Tu jest kaloryfer, nie ma kaloryfera. To też dam, ale tu chyba taki zwykły powinien starczyć. Znaczy zwykły w sensie pod względem rozmiaru, nie? Dobra, na razie pozakładamy te kaloryfery wszędzie. To już mamy ten grzejnik taki łazienkowy. Kurde, jak mi się te kafelki podobają. No. Nie, serio, zastanawiam się, czy by tu dotąd nie zamurować, bo co, ktoś tu wejdzie i będzie tak, siema. I od razu jest w kuchni. Tylko tak, żeby to zamurować, to musiałbym tu zburzyć to znowu. A mam już nowe podłogi. Ale nic, wymyślimy sobie tu coś, nie bójcie się. Nie bójta się. Te gniazdka bym pozakładał bardziej takie polskie czy też europejskie. Nie da się ich niestety zdemontować. No dobra, no to nic, to je chociaż ponaprawiamy, żeby to jakoś wyglądało, a nie jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. Teraz tak, tu jeszcze.
Tu jest jeszcze. Tu jest ok. Tu jeszcze mamy prądy. Ale tu jeszcze nie było malowane ani nic, więc na razie niech to tak będzie. Dobra, tu jest chyba ok. W łazience. Chyba też jest ok. Łazienkę mamy w sumie urządzoną. Co z tym? Ja bym to światło najchętniej dał tu, na wejściu, tylko jak ja je dam tu, to będzie od tego. No właśnie. No dobra. Czyli teoretycznie kaloryfery mamy wszędzie oprócz tu, ale tu będzie taka chyba spiżarnia, tak mi się wydaje. Taka, wiecie, rupieciarnia też przy okazji. Chociaż... Ale z drugiej strony w każdym domu jest potrzebne takie jakieś pomieszczenie. Albo miejsce, gdzie można coś po prostu walnąć i ten... Żeby sobie to tak leżało, nie? Albo zrobimy im tu jakąś, nie wiem... Saunę czy kurna coś. No nie wiem, pomyślimy. Na razie niech to tak będzie. Teraz tak. Przydałoby się tutaj powoli zacząć to chyba... meblować. Tylko trzeba poszukać odpowiednich mebli. Klimatyzację to im potem zamontujemy. Meble. Kuchnia. Te mi się podobają, gustumy. No, gustumy. Gustum. Niech mi się tu same gustumy wyświetlają, bo chcę zobaczyć, jak wyglądają gustumy, ale stojące. Tu mamy zlew. Patrzcie, tu mamy nawet piekarnik. No, te gustumy mi się podobają. No i chyba gustumy tutaj sobie chętnie dziabnę. Takie ciemne, myślę. Może blat taki. Zresztą ten też jest ładny. Ale żeby nam pasowało, to będzie czarno-białe. Zobaczmy. No, to bym dał tu. Dobra. Teraz tak, tu bym dał zlew. Tu bym dał lodówkę. Tu bym dał szafki.
Tu gdzieś mniej więcej, chociaż przy oknie. Może. Ciemna szafka narożna. Ciemna prawa szafka narożna. Ze śnieżnym blatem. Dobra, i teraz combination ze zwykłymi szafkami. O, ciemna, szeroka szafka Gustum z blatem oczywiście śnieżnym. Mamy takie z szufladami, z szufladą. No i Houston, mamy problem. Może wsadzimy tu coś innego. O, tu bym dał może same szuflady jeszcze gdzieś, na pewno. Na razie sobie odsunę. Teraz tak, kuchenkę byśmy tu dali może. Gdzieś było to takie zabud... O, jest! Ciemne. Z blatem śnieżnym. No jakbym takie dał, cargo. Wejdą mi tu trzy? Nie. No patrz. Co bym nie robił, to będzie kurna źle. No przecież nie może tu być takiej luki. Bingo. Chyba to mamy. Te cargo na razie zostawię. O! No i buena costa fantastica, tylko to jeszcze dosuniemy. No i patrz. No jak w pysk strzelił, no. Tu nawet się to ładnie wkomponowało, patrz. Jakby to była jedna szafka, to są dwa różne elementy. To by się mogło w drugą stronę otwierać. Da się tutaj zmienić stronę? Chyba nie za bardzo. Ale dobra, bingo. Teraz tak, tutaj. By było fajnie, jakby było takie coś pod sam sufit. Chyba, że tu damy te takie, te cargo. Przecież mam wrażenie... Ale nie, dobra. To jest chyba faktycznie tylko wrażenie. Dobra, teraz tak.
tą pierdykniemy tu. Tu damy z wbudowanym zlewem. I zmywarkę obok. Jest wbudowany zlew. Blat śnieżny. Wiadomo, o co chodzi. A kran może niech będzie taki. Zlew niech będzie może biały, chociaż ja bym tego białym nie nazwał. Chociaż no nie, no dobra, jest biały. Tylko to nie wygląda. To jest ciemnoszary? No ja tam nie widzę różnicy między tym ciemnoszarym a białym, ale może to dlatego, że faceci to daltoniści podobno. Aha, dobra, bo oni tutaj coś będą pieprzyć, bo tutaj mam widzownię po lewej stronie i oni mi tu cały czas komentują. Teraz tak. Była gdzieś zmywarka. Ciemna, zabudowana zmywarka. O właśnie. Czy to jest ciemna? No dobra, jest. Ty, ale czekaj, a nie da się zmienić? Da się zmienić. Da się zmienić kolor drzwi. To ja bym dał taki czarny. O, jest ciemniejszy. To jest ciemniejszy czarny niż ten czarny. No ale trudno. Tu fajnie wyglądają też te szuflady. W innym kolorze. Tylko jakby się dało, to ja bym sobie jeszcze tutaj ten element tak pomalował. Żeby tutaj cała góra była taka, wiecie, w takich barwach. No, ale nie da się. Niestety. Lodówka. Lodówka jakaś musi być. Ale to zaraz. Moment. Czy ja mam tu jeszcze jakiegoś mebla? No mam. To czekaj. Lodówka. Taka może jakaś. O, taka jakaś. Ty, no patrz, no i idealnie do granicy. Idealnie do granicy. Nie mam jeszcze pomysłu na ten kąt. Ja bym sobie tu światło zaświecił. Jeszcze nie mam tu pomysłu na ten kąt, ale jakoś by go tu też trzeba zagospodarować. Może ja bym tu walnął jakiś regał? Taki. Żeby tu, wiecie, leżały jakieś takie... No nie wiem. Czasem w kuchni może się przydać, myślę. Szafki wiszące teraz. Gustum. A mam teraz taki pomysł, zrobić takie połączenie i żeby szafki na dole były ciemne, a te u góry żeby były w innym kolorze i żeby były jasne.
Tylko nie wiem, czy mi się uda coś takiego zrobić, bo te gustumy chyba są tylko ciemne. Chociaż nie, są też jasne. O, powiedzmy coś takiego. O, widzisz. Jak by to wyglądało? Trochę za wysoko chyba, nie? O jedną kafelkę niżej. No, tylko ten biały z kolei strasznie się zlewa z płytkami. Więc jednak to by nie było głupie rozwiązanie, ale w momencie, gdyby były inne kafle. Natomiast jeżeli mamy tutaj taką ciemną, jeżeli mamy jasne kafle, no to raczej te meble muszą być już ciemne. Bo przynajmniej widać z daleka, że to jest kurna szafka, nie? Tu będzie oczywiście pyta indukcyjna. I ona teoretycznie jest. No dobra. Teraz tak, dalej szukamy tych wiszących gustumów. Ty, ale w sumie ja jeszcze jedną taką potrzebuję. Tu. Tu jest na trzy kafle. Tak wysoko? Nie no, niżej. Już tak to znowu mi się wydaje, że to jest za nisko. Ale nie, no przecież nie będę tutaj tak... Zaraz chyba pójdę do kuchni zobaczyć. No nie, no patrz. No nie, no coś ty. Bo ja chyba byłem wtedy kucnięty. No właśnie, teraz to tak. Tylko tak, ta by się przydała, żeby się otwierała tak, a ta tak jak jest teraz, no ale... Tego już za bardzo zmienić nie mogę. Tego już za bardzo zmienić nie mogę. Meble, kuchnia, gustum. O, ciemna, przeszklona szafka. A na zdrowie, ty prawda. A dziękuję. Coś takiego. Dobra. Z tym, że wszystkie przeszklone? A zresztą te u góry niech będą przeszklone, co mi to? Może tu jeszcze coś upchnę. Coś takiego, czy to mi tu wejdzie? No nie bardzo. No nie bardzo. Dobra, to bym na razie tak zostawił. Teraz tak, płyta indukcyjna. Induk.
O. O. Tu bym jeszcze może taką wyspę zrobił, bo mamy tutaj te takie wyspowe od Gostuma do kuchni. Gostum wys. Ciemna prawa szafka do półwysp. Czyli jak rozumiem coś takiego. A jest taka z wysuniętym blatem. Panie. Ale zrobię półwysep, tak czy inaczej. Pytanie, czy to będzie mi tu? I tym sposobem nie będzie aż tak widoczna ta różnica w podłodze. Mam taką nadzieję. Dobra, tu dajemy oczywiście ten blat śnieżny. Tę szafkę jedną. Jeszcze jedną z szufladami. Albo nie. Dobra, tak. I jeszcze lewa do półwyspu. Ty, no ale nie z tym blatem. Dajże spokój. O, widzisz. Dobra, tylko teraz tak. To zamieniamy. Dobra. Łyk kawy.
Teraz tak, trzeba tu popracować nad oświetleniem. Lampy sufitowe. I co ja bym tu chciał? Chociaż tu miał być stół, cholera jasna. A to może tu będzie stół. Wtedy byśmy to ciut przesunęli na tamtą stronę. Zobaczmy, jakie tu są stoły. Ty, no ale meble, kuchnia, stół. Nie korytarz, jadalnia, o. Jest ładny. Zobaczmy. Trochę za duży. Coś takiego. O. Dobra, poprzesuwamy to. Na tamtą stronę granicy. Dobra. Może takie krzesło? Nie. A może takie? A może takie? O, takie. Siup. 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 I siup. No i jest gitara siema. Tu jest trochę małowo miejsca. Można by to ciut przesunąć. O. Już jest więcej. Tu ewentualnie, jakby ktoś tak bardzo chciał na tym blacie sobie coś kłapnąć, to można dać takie krzesło barowe. O, takie o. A żeby było też na czym nogi oprzeć. Więc tak, raz. Dwa i trzy. I proszę bardzo. Jeżeli ktoś będzie chciał, no problem. Zaraz tu popracujemy w końcu nad tym oświetleniem. Oświetlenie sufitowe. I teraz tak. Zobaczmy coś takiego. To nam oświetla. W sumie nie wiem co.
tak średnio bym powiedział. A takie halogeny? Tylko no może nie kup jeden, tylko kup wiele. Jakbym tu dał takie halogeny. Dobra. Okej, tu będzie powiedzmy w pąsiu. Tu też jest, no powiedzmy, że w miarę. Tą przesuniemy. O, tu bardziej. Tu rzecz jasna też to oświetlimy, ale może nie teraz. Tu jest jeszcze tak trochę ciemnawo. Można by tu jeszcze jeden pas tych halogenów zrobić. Tak sobie myślę. Ciap. Ciap. I ciap. No jako tako jest. Niestety nie da się tutaj tego tak do końca zrobić na równo, no bo możliwości tej gry są takie, jakie są. Trzeba by mieć naprawdę niezłą linijkę w oczach, no a nie zawsze się tak do końca da wszystko dokładnie wymierzyć. Ale tak mniej więcej jest w miarę w pąsiu. No i tak bym widział kuchnię, mniej więcej. Myślę, że może być. Teraz tak. Pytanie, czy da się tutaj jeszcze jakieś takie pierdółki. Dekoracje. Kominki, stojące, wiszące, podłoga, rośliny. O, proszę bardzo. Zestaw ziół. Zestaw ziół numer 1. Patrz, daje zioła, a ta narzeka, że nie ma kwiatów. Dobra, szczepionek, rozmaryn, pietruszka.
dla odmiany. Proszę bardzo. I jeszcze jedno mamy tu jakieś. Bazylia, mięta, rozmaryn. Dobra. Dobra. Okej. Idąc dalej. Co my tu jeszcze możemy dać? Tymianek. Oregano. Obowiązkowo oregano. No i dobra, powiedzmy, że tyle. Jakiegoś zegarka. O kuźwa, co to jest? O jasna pała, jaki ładny zegar. Jasna pała, jakie to ładne. Tylko będzie słabo tą godzinę widać. Tu by się przydał taki giga duży zegar, żeby w miarę z całego domu było widać godzinę. Może taki w rozmiarze giga dużym, jak mówiłem. O, może taki czarny. No i teraz godzinę, to tu chociaż jak ja tu szafki jakieś będę chciał dać. Dobra, na razie niech będzie zegar, najwyżej będziemy go zmieniać. No na bogato, pani, ja tu nie oszczędzam. Ja tu nie oszczędzam. Na takich rzeczach. Tu może będzie taki jeszcze jeden mały zegarek. O. W kuchni też się takie coś może przydać. Tak sobie myślę. Raz tak, zegary już mamy. Jakie są ozdoby? Aha, to są jakieś dywany i tak dalej. O, jasna pała, jakie to jest brzydki ten perelowski, taki typowy perelowski dywan. Ble. O, fuj. Moja babcia taki miała. Miała. Na szczęście już nie ma. Jeżeli ktoś z was robił tutaj swoje obrazy do House Flipper, niech mi da znać. Może albo niech mi podlinkuje, może są jakieś poradniki czy coś. Ja próbowałem szukać, nic nie znalazłem. Jak próbowałem rozwalić sobie jakieś modyfikacje na to, jak próbowałem sobie rozwalić jakieś modyfikacje, gdzie są obrazy, to niewiele to mi dało w sumie. Także gdyby była jakaś dobra dusza, która będzie mogła mi pomóc, no to będę wdzięczny. Lustra w kuchni? Chyba nie bardzo. Kominek? No też chyba nie tu. Dekoracje wisz. Chociaż kurna, tu by nam się kominek przydał, wiecie czemu? Z prostej podstawowej przyczyny. Mamy ogrzewanie tylko z tego kaloryfera jednego. A taki kominek dodałby nam ciepła. Tylko co, dać go tu? Tak dziwnie byłoby trochę, jakby tu był kominek, nie? No, tak mi się wydaje. Wiszące, zobaczmy. Aha, to są takie łapacze snów jakieś.
waza, parawan, jakiś medal, łabędzie. No nie bardzo. A może tu, w akcesoriach bardziej. Kuchenne. Chlebak. Cyk. Niech będzie. Chlebak raz. Dobra. Kieliszek do białego wina. Szklanka do whisky. Dobra, damy tu jakąś miskę, żeby nie było, że bida w kraju i tak dalej. Proszę bardzo, jest miska, jest miska. Może być też, może być też nie test bez niczego, ale my damy oczywiście pełny. My sobie weźmiemy może tutaj taką serwetkę w tym wzorku, bo mi się jakoś tak spodobała. Jasna pała, jaka ona jest wielka. No to trudno, najwyżej jedna będzie wchodzić trochę na drugą. No, może nie wchodzi jedna w drugą. Tylko trochę wystaje ze stołu. To ta też niech tak ciut wystaje. Nie podoba mi się to, no ale inaczej tego na razie nie jestem w stanie za bardzo zrobić. A tu może dla odmiany damy taką. O, taką o. Taką o. Dobra, panom owocką na razie na chwilę ich przeprosimy. Gaszę światło, bo na razie w sumie nie potrzebuję go. I tak, tu damy sobie jabłuszka. Co my tu jeszcze mamy? Damy sobie tutaj rzecz jasna jakieś takie coś. O, tu przy tym, przy płycie indukcyjnej to będzie zdecydowanie dobry pomysł. Tak myślę. Te akcesoria też w sumie, no bo wiadomo, takie jakieś podręczne nalewki, chochelki, zwał jak zwał, inne te dzikie węże. No, przy smażeniu, do smażenia, do gotowania i tak dalej. No raczej tak pod ręką by się przydały, więc damy je tutaj gdzieś w miarę blisko. Jedziemy dalej. Słoik, szklanka. O, tu jakaś miska, proszę bardzo jeszcze. Ty, to może zrobimy inaczej. Tą miskę damy tu, bo ona jest taka giga duża. Cyk. A to damy tu. No i gitara teraz jest. Czajnik elektryczny? No myślę, że tak. Czy w tych kolorach? Jakie on ma tam inne? Może też taki czarny? No bo jest, skoro blady jest biały. Dobra, niech będzie tu. Teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Sugar tea. Tu może tak przy herbacie, nie? Znaczy przy czajniku. Sugar, coffee, und tea. Cyk.
szary. Ja bym go tu położył. O, i to też. To raczej się nam nie przyda, bo mamy tutaj... Aha, no nie mamy za bardzo gdzie susyć tych naczyń. Ale mamy zmywarkę. Natomiast do takich... rzeczy to może faktycznie by się to przydało. No, dobra, niech będzie. Stojak na noże jeszcze by nam się przydał, też myślę. Tu do jakiegoś krojenia, bo tu będzie taki blat roboczy. Chociaż może tam, bo tam jest więcej miejsca. O właśnie. Stojak z deskami do krojenia. Deski do krojenia to myślę, że gdzieś przy nożach. Jedna niech będzie tak luzem. O. Tu obok niej niech też będzie jakiś nóż. Siup. No i co? I stąd to chyba tyle. Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia. Dobra. Wow, poustawiamy tu jakieś słoiczki, że niby z przetworami, nie? O. O. I o. Może one są ciut za blisko siebie? Można je ciut odsunąć. Tu damy kawę, proszę o. Taka imitacja takiej spiżarki, nie? No bo tu chyba jako tako nie mamy piwnicy. A te tu będzie ryż. O, cyk. Cyk. I cyk. Dobra. No i... no i tę kuchnię tak bym mniej więcej widział.
Może damy tu im jeszcze jakieś talerze. Kuźwa, takie? Dobra, niech będą. Ci niech mają takie talerze, a ci niech mają takie talerze. O, kieliszek. Cyk, niech chleją. O, a ci będą mieć taki kieliszek, proszę bardzo. Siup. I siup. Też żeby im trzeba coś postawić, żeby mieli z czego polewać, nie? Tam chyba był gdzieś Jacek Daniels. Tak mi się wydaje. Pojemniki. O, tu są jeszcze takie. Tu jest jeszcze takie coś. No kosz na śmieci by nam się... by nam się tu przydał. No i damy tutaj sobie. O, tu może. Pojemniki, narzędzia. No nie, grabki i tak dalej to może nie. Łazienkowe. To też... niekoniecznie. Kuchenne. Dobra, z kuchennych to już chyba wszystko, co dać miałem, to dałem. Hobby. Akwarium. Teoretycznie gdzieś by to akwarium można tu wcisnąć. Do sauny, no niekoniecznie. Gdzie jest ten? Jack. Nie. Napój. Energetyczny. Niekoniecznie. Gdzie był Jacek Daniels? Jak on tu jest? No przecież nie będzie tu wpisany jako Jack Daniels, no bo nie ma licencji. Okolicznościowe. No nie, no nie będziemy jeszcze im tu stroić tego domu na świnta. Chociaż... być może, że zanim ja tutaj poogarniam ten dom i tak dalej, to będą święta i będziemy go przystrajać na święta. Nie wykluczam. Wszystko się może zdarzyć. Dobra. Mamy akcesoria, drabiny rusztowania, drzwi, instalacje, narzędzia, okna, podłoga. No i cóż, kuchnia mi się podoba. Może jeszcze byśmy ogarnęli tak na szybkiego ten przedpokój. Jakoś może się nam go tu uda ogarnąć. Meble, gabinet dziecięcy, jadalnia, korytarz. A są jakieś takie... O, coś takiego mi właśnie się rozchodzi. Tapicerkę damy. Białą, a nogi czarne. I nie będziemy tego... murować, tylko damy tutaj takie dwie pufy do przebierania butów. Znaczy pufy, no powiedzmy, że pufy. O coś takiego mi chodziło mniej więcej. Teraz tak. Meble, korytarz.
No i potrzebne nam tu są na pewno wieszaczki. Może tu obok prądów. Bo tu mamy bezpieczniki. Albo w sumie to by mogło być tu. Przy drzwiach od razu. Wiecie, wchodzę, siemano. Wieszam kurtkę. I dopiero siadam. Ściągam buty. Po czym wstaję. I idę z nimi. Kuźwa. I idę z nimi. Chcę tak mniej więcej, żeby to na środku było. No dobra, nie mogą być jedna obok drugiej, ale jest mniej więcej ok. Teraz tak, damy tutaj jeszcze jakąś taką... O, jakąś taką... szafkę. Tylko jak tak będzie, to jej się nie otworzy. Więc będzie sobie tak. Jeszcze damy sobie tutaj... Może taką? I tu jeszcze bym dał tą taką szafkę z wieszakami. No i w sumie przedpokój też byłby w sumie jako tako. Z bańki. Tylko z tym, że akcesoria. Pojemniki jakieś może bym tu dał. Taki powiedzmy. O. Cyk. Tu sobie damy rzecz jasna taką. Gdzie to było? To chyba było w dekoracjach. Nie. To było w dekoracjach, to było w podłoga i to było chyba tu. A może takie? Cyk. To mi się tu średnio podoba, być może to wymienimy. W ogóle tutaj to całe dojście. W ogóle tutaj ogródek też im trochę też zrobimy. Ciekawi mnie, jaka jest teraz wartość tego domu. Aha, bo można jeszcze zgłosić do konkursu ogród, ale na razie... No, w tym ogrodzie nie ma nic, więc wstyd by było w ogóle zgłaszać się do tego konkursu. Eee,
Czy jakbym dał tutaj taki parawan? Coś takiego. Czy to by brzydko wyglądało? Jakby to było wyprostowane, to może jeszcze jakoś by to wyglądało, ale teraz to wygląda jak idź stąd i nie wracaj za 10 lat. Ale można samemu sobie zrobić taki parawan. Może coś takiego faktycznie bym tu zrobił? Albo dobra, ale pojedyncza taka część. O. Pojedynczy. Teraz tak, ten kosz bym ci odsunął. To bym wziął ciut w tą stronę. No i jest okej. Może jakieś takie figurki tu damy. O, te są chyba najładniejsze. Cyk. Czy ja mam tu gdzieś miejsce na jakiś obraz? Nie bardzo. Oświetlenie mamy tu dobre, więc nie ma co kombinować, tak myślę. Ale tu już chyba nic więcej nie będę dodawał na razie. Przynajmniej dzisiaj nie mam pomysłu. Ale i tak sporo nam się udało zrobić, bo z tej kuchni jestem zadowolony. I z tego przedpokoju nawet tak, chociaż na razie nie mam tutaj jakiejś większej weny, aby coś więcej tu zrobić. Zostanie nam tak do zrobienia tutaj salon i taka strefa, powiedzmy, rekreacji i odpoczynku. Zostanie nam do zrobienia tutaj cały ogród w zasadzie. Można tutaj sporo rzeczy ciekawych też porobić. Także tutaj tym ogrodem też się zajmiemy kiedyś. Być może, że na samym końcu. No i zostanie nam tutaj jeszcze do zrobienia ten pokoik. 14 metrów kwadratowych. No i mamy tutaj to pomieszczenie. Ale to pomieszczenie na razie zostawiam, bo nie mam na nie jakiegoś większego planu. Więc to zostawimy sobie na koniec, natomiast na pewno zajmiemy się jeszcze tym ogrodem. Natomiast na dzisiaj to już chyba tyle. Wracamy do biura. Odblokowane osiągnięcie, mów mi Edward. No okej. Nie wiem, co ma z tym związane Edward, no ale... Spoko. Nie, żebym się tam jakoś
Czepię. Dobra, no a to jest na razie mój kącik, z którego będziemy się przeprowadzać, ale jeszcze nie do tego domu, który w tym momencie robimy, z uwagi na to, że tamten dom robię stricte pod sprzedaż. To nie jest jeszcze dom, który ja tam robię na swoje biuro, na swoje tam miejsce, takie generalnie zarządzania światem, no bo ten dom tak mi akurat średnio by pasował do tego. Także cóż, ode mnie na dziś w sumie to by było na tyle. Prawie 2 godziny odcinka. Zapraszam na... na kolejne odcinki. Dajcie znać, co myślicie o tym, co tam zrobiliśmy dzisiaj. O tej kuchni, o przedpokoju. Jeżeli macie ewentualnie jakieś pomysły na zmiany, bądź coś, co można tam dodać jeszcze, no to oczywiście też dajcie znać. Bardzo chętnie poznam wasze zdania na ten temat i być może coś z tego mi się spodoba i zastosuję. Życzę uczniom spokojnego i udanego rozpoczynającego się roku szkolnego, co by był owocny i bezpieczny. Także uważajcie na siebie. No i cóż, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.